Samochód na pokonanie pierwszego odcinka trasy zużył 27 litrów benzyny. Na drugim odcinku trasy, mającym długość 150 km, zużył on dwa razy mniej benzyny niż na pierwszym odcinku. Dokończy zdanie: Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Średnie zużycie benzyny przez ten samochód na każde 100 km tej trasy było równe. I mamy wybrać tutaj jedną z czterech odpowiedzi. Wróćmy do treści zadania. Wiemy, że samochód na pokonanie pierwszego odcinka trasy zużył 27 litrów benzyny. Na drugim odcinku trasy, który miał 150 km długości, ten samochód zużył dwa razy mniej benzyny niż na pierwszym odcinku. Połowa z 27 litrów to 13,5 litra. Oznacza to, że na 150 km samochód zużył 13,5 litra benzyny. Wiemy, że średnie zużycie benzyny na kilometr było na każdym odcinku trasy takie samo. Możemy w łatwy sposób obliczyć, ile benzyny samochód zużył pokonując 300 km. 300 km to dwa razy więcej niż 150 km. Samochód zużył zatem dwa razy więcej litrów benzyny. 13,5 litra razy 2 to 27 litrów. My chcemy się dowiedzieć, jakie było średnie zużycie benzyny przez ten samochód na każde 100 km trasy. Zauważ, że 100 km to 3 razy mniej niż 300 km. Na 300 km ten samochód zużył 27 litrów benzyny. Na 100 km ten samochód zużyje zatem 3 razy mniej litrów benzyny. 27 litrów podzielić przez 3 to 9 litrów. Mamy naszą odpowiedź. Poprawną odpowiedzią jest odpowiedź B: 9 litrów. Zapraszam Cię do obejrzenia rozwiązania kolejnego zadania oraz do odwiedzenia strony pistacja.tv. Tam znajdziesz więcej zadań z treścią.